się tylko co tu jest do wzięcia, a nie o wasze zyski powinno tutaj chodzić. A tym krajem powinni rządzić patrioci. Honor i ojczyzna, czy znacie te pojęcia? Chyba nie, popatrzycie tylko co tu jest do wzięcia, a nie o wasze zyski powinno tutaj chodzić. A tym krajem powinni rządzić patrioci. Prawda jest jedna, a mnie łapie za duma. O tym, że media kłamią jak jebana komuna. Pomyśl, ludzie winie w pudle, siedzi złodziei. Pomyśl o tych ludziach, co za Polskę ginęli. Zamiast uczciwych ludzi z tą hibierzy w uśmierdzieli. Co za sprzedaż ojczyzny, by parę złotych wzięli. Wielki światowy biznes rządzi w naszym kraju. Zamiast patriotów w rządzie mamy zdrajców i lokajów. Mieli obniżyć podatki, a po cichu chcą je zwiększyć. Inny organ wyśle szpiegów, żeby między ludzi węszyć. I patrzy, jak się prężą te śmiecie w łyskach fleszy. Może kilka słów prawdy ich na chwilę speszy. Media są ich w rękach, więc nie dotrze to do rzeszy. Te samotne matki płaczą, a za na górze się cieszy. System to zdradziecka mafia mawców i agentów wojska. Statek z firmy się martwi, co będzie z tobą Polsko. Honor i ojczyzna, czy znacie te pojęcia? Chyba nie, popatrzycie tylko co tu jest do wzięcia, a nie o wasze zyski powinno tutaj chodzić. A tym krajem powinni rządzić patrioci. Honor i ojczyzna, czy znacie te pojęcia? Chyba nie, popatrzycie tylko co tu jest do wzięcia, a nie o wasze zyski powinno tutaj chodzić. A tym krajem powinni rządzić patrioci. Władza trzyma z tymi, co trzymają media, gdy w połowie polskich rodzin jest zwykła tragedia i grube interesy schowane w medialnych bredniach. Nie widzi tego wcale polska klasa średnia. Żam tłumaczyć się z wszystkiego stekiem śmiesznych banałów. W międzyczasie ktoś zawalczy o wolność dla pedału. Pod ścianą was ustawić za staną zdradę. Jednak kto by miał to zrobić, jak stoicie ponad prawem? Z każdej kolejnej afery wyś dacie radę. Nigdy nie istniała grupa trzymająca władzę. Nigdy nie było komuny, SB i WSI. Okradacie swoją ojczyznę, czy wam kurwy nie jest wstyd? Nie słyszycie płaczu dzieci, które z głodu cicho łkają. Nie słyszycie płaczu rodzin, kiedy wyroki padają. Tadek z firmy od władzy czuje ziomek gruby smród. I nie rzuci nigdy ziemi, skąd jest nasz polski ród. Honor i ojczyzna, czy znacie te pojęcia? Chyba nie, popatrzycie tylko co tu jest do wzięcia, a nie o wasze zyski powinno tutaj chodzić.